bardziej może czasami tak, że mimo używania naprawdę dobrych kosmetyków, dbania o swoją skórę, budzicie się pewnego ranka i jesteście zapuchnięci, a wasza skóra rzeczywiście krzyczy, że czegoś jej trzeba i nie do końca wiecie czego. Odkryłam to niedawno. Potrzeba jej wody. Tylko tyle i aż tyle, jak mawiał klasyk. Być może wam też czasami, tak jak i mnie, zdarza się zapomnieć pić wody. Piję bardzo dużo różnych płynów, już wspominałam o kubkach niedopitych płynów, które mój ukochany, o które mój ukochany ma do mnie pretensje, ale mimo, że piję bardzo dużo herbaty, pewnie za dużo kawy, nawet czasami jakichś rozpuszczalnych w wodzie syropów, jednak woda sama z drobiną cytrynki na przykład jest czymś, czego nasz organizm bardzo, bardzo potrzebuje i jeśli zapominamy mu jej dostarczyć, to zaczyna się jej domagać. Zanim zaczniemy pielęgnację skóry poprzez odpowiedni dobór rzeczywiście dobrych, sprawdzonych kosmetyków, to przede wszystkim musimy zadbać o odpowiednie nawodnienie i nawadnianie się. Są dostępne darmowe aplikacje na telefony komórkowe, takie aplikacje, które przypominają o piciu wody. To nie jest do końca dla mnie, ale warto sobie obmyślić jakiś sposób, żeby o tej wodzie nie zapominać. I rzeczywiście, kiedy wlałam w siebie 2 litry wody przez dosyć krótkim czasie, kiedy właśnie wstałam rano i byłam zapuchnięta i coś z moją skórą było nie tak, to rzeczywiście te 2 litry pomogły, ale lepiej nie doprowadzać do takich sytuacji. Także, kochani, jak śpiewała Anna Maria Jopek, tylko lepiej i przede wszystkim miała nastroje na pianino. Pragnę tylko ciebie bardziej niż powietrza. Ty jesteś wieczna.